Doktor Karczewski, dziś 85-letni, jeden z nielicznych jeszcze powstańców i działaczy plebiscytowych, świadków i uczestników wydarzeń lat 1919-2021 na Śląsku, powiedział nam niedawno: teraz umieramy już coraz szybciej. Co roku prawie 1000. Było ich wtedy, żołnierzy powstańców, około 60 tysięcy. Drugie tyle w służbach i zaopatrzeniowych. Ponad 30 tysięcy powstańców zginęło w latach 1939-45 w obozach, w ruchu oporu, na frontach II wojny światowej. W 1969 roku, w 50. rocznicę wybuchu pierwszego powstania, było ich jeszcze około 10 tysięcy. W roku 1979 3 tysiące. Tych, co walczyli, kilkuset. Odchodzą bezpowrotnie. Takie jest prawo życia. Wkrótce będą już tylko historią. Jednym z naszych mitów. Jadłość narodowa na Śląsku się zaczynała od 1890 roku się zaczynała. To ci powiem tak. Tak jest. Już się zaczynała ta świadomość. Tak jest. A potem to... Na dupy dostałeś nauczyciela. Zaśpiewał mu tę piosenkę. Pan powie, co to znaczyło. Los Hartmann i Bita na stół, a Herzing czerwony tam był, myśleli królować, o, aż Wojtek i zmuknął na dół, i spagnęli i sfurnęli stu, klinos, Herzing i Hartmanie, kaś tam w los. To była piosenka, o której ojciec nas uczył, jak była się wybory właściwie do Reichstagu były. Herzing był właściwie socjaldemokratą, a Hartmann był niemieckiej partii właśnie. A Wojtek Korfanty i zgniot na dół i spadnęli. Ale może ja teraz powiem. Jak się pierwszą piosenkę po polsku nauczę, wiecie jaką? Bartosio, Bartosio, oj nie tkać mi nadziei, oj nie tkać mi nadziei, bo. Tak jest, to była jedna moja pierwsza piosenka. Tak. A u nas to ojciec wykupował 4-5 gazet i potem puszczał obiegiem. Albo się gromadzili u nas i czytał i tłumaczył. I każda gazeta przeczytała 5-6 rodzin. Tak jest, tak jest. Ta gazeta jeszcze wędrowała. Jeszcze wędrowała. Ale... A nie, mnie nie ten czas 3 albo 4 lata. Ojciec pracował na polu. Idzie ksiądz Obapał, idzie do Władek zaśpiewał. Jeszcze Polska nie zgnęła. A był taki dosyć mały, gruby. Tak. Władek, bo cię zamknął, jak będziesz tak śpiewał. Czyli już to był 1906 albo 7 rok. Czyli już było. Tak, teraz po wojnie i nauczyłem się tak gadać, żeby tak to wszystko. Nie, i sobie tak z fantazji. Co, ja nie, chcę powiedzieć prawdę, wiesz? Czy z no fantazji nie zabrały sobie tych wszystkich rzeczy? Nic nie mogę powiedzieć, to się da udowodnić. To się da udowodnić. Nie, to już nie. Latami operuje nas. 70 lat już nie, wiesz? Bo w naszym wieku to ludzie się to przesadzają troszeczkę. Ja ci mówię, 1907 rok, jak ja tu stoję, niby tak, jeszcze Polska nie zgadza, umiałem śpiewać. Tak, ale stop, stop. A mój ojciec się... Ojciec biorę, przedtem powiedziałeś 3-4 lata, teraz 7. 1907 rok, a jestem trzeci rocznik, to 4 lata ja miałem. Policz no sobie. Ja tu mówię, ile miał w którym roku? Co jest pamięcią, a co mitem? Kiedy pamięć sama staje się mitem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Poszła!
powiedzcie mi o sobie skąd mieliśmy tą broń? Powiedzcie tak, skąd był dostawy broni? Pierwsze powstanie wybuchło od kopalni w Mysłowicach, tam gdzie właśnie był ten mord, ta masakra, prawda? No, dokładnie 15 sierpnia, jak była wypłata. Po wypłatach szli robotnicy, no Gręczyc obsadził kopalnię i strzelał, prawda, do robotników. Nie dopuścił tych ludzi. Nie dopuścił do odebrania tych wypłat. No tam poległo tych. I ten chłopak jeden tam, i kobieta, i pięciu czy ośmiu. Słonko jasne za tej góry nam się wychyliło. Słonko jasne za tej czarnej góry nam się wychyliło. Ubodzy powstańcy, szlący wojownicy idą na bój chrobry. Ubodzy powstańcy, szlący wojownicy bo myśmy mieli przyrzeczenie, że dostaniemy, prawda, pomoc, a potem się pokazało, że nie było pomocy. Nie było pomocy. I potem kwestia przecież z korfantem samym była sprawa i tak dalej, bo on przecież nie chciał dopuścić do wybuchu powstania. A dlaczego? To już była ich dyplomacja, prawda? No, kalkulacja rządu polskiego. Nie tylko to. Ale coś tam... że to siły tego ludu, żeby decyzja zapadła ze strony komisji tej alianckiej, tych władz, ponieważ jemu przyrzekali, prawda, że pójdą na rękę, prawda? A jednak kogoś te przyrzeczenie było za słabe później. Nie mógł dojść i w te powstania wtedy musiał... Naturalnie rozkaz, tu już nie mamy co, no bo już Gręczyc w miejscowości już zaczął mordować. I myśmy uciekali dachami. Ja się spuszczałem właściwie z drugiego, trzeciego domu, dopiero potem po gromochronie na dół, na inny dach, bo tak my uciekali w ten czas, prawda? Gdzie? Po Sosnowce, w Dobrynicy, tak? Prawda? Za Jordan. Dlatego kto przeszedł za Jordan, to już był zbawiony, bo już mu Niemcy nic nie zrobili, bo już był w Polsce. Uwaga! Kamera! Sama obrona, drugie powstanie, bo przecież jak zaczęli terror i potem hotel Lomnitz był zaatakowany. Potem był w Katowicach komisariat plebiscytu. Wszystkie komisariaty. Były zaatakowane, więc ten czas. Potem doktor Mielecki zamordowany. To było bardzo wiele powodów. To jest najważniejsze. Niemcy chcieli opanować właśnie cały Śląsk i nas wykatrupić wszystkich. Bo na drugi dzień, już, a na trzeci wybuchu już tu powstaje, to tak powiedzieć, sama obrona nazywała. Tu padło od kilku, samo obrona. Ale o tym się, ciągle było tylko samo obrona. Ale o tym, że panie kolego, zupełnie jest jasne, że jeśli to było drugie powstanie nazwane, to było zadanie tylko przecież. Krok dalszy do połączenia, właśnie o to się rozmawia. Czyli plebiscyt nam dał coś do zrozumienia, że my Śląska bez powstania tego nie zdobędziemy. Na krańcu Górnego Śląska jest tam przepaść wielka.
Śląska utraciła chłopca. Tam jedna piękna panieczka Śląska utraciła chłopca. 5 maja Rada miała się zebrać, a żeby przydzielić tylko powiaty pszczyński, rybnicki jako całość, częściowo katowicki, i dlatego Korfandy musiał potem zadecydować, i to bardzo szybko, że jeżeli rzeczywiście 5 to miało nastąpić, to my musimy wcześniej to zrobić, ażeby uprzedzić. Tak, no bo wtedy nie mogła się ta Rada Ambasadorów zebrać 5. No tak jest, skutek... tak jest, już się nie mogła zebrać. Tak, na skutek. Tak, pod Górą Świętej Anną byli powstańcy. Dostał rozkaz, tak chłopacy byli, wszystko zabrałem, wszystkich sokołów, miałem może 40 tych samych i poszli mnie do lasu i tam było zaprzysiężenie. Przedtem mieliśmy naszą te granaty, ale mało. Nie. Byliśmy po cywilu, cywilnym ubraniu, jeżeli miał... Ale w dokierka. Kto miał mundur, to miał mundur na siebie, prawda? Bo jeszcze z niemieckiego wojska, to... ale my młodsi to w cywilnych ubraniach. A jak miał ktoś jakąś rogatywkę, bo do tego, albo furażerkę, to zapiął, prawda? Co było, to było. To się wkładało. Tylko ten karabinek, prawda? Parę tych naboi. Tak my szli do boju. Czyli od Sławięcic, no, poprzez Kędzierzyn, Raszowa, Rokicze, tak, Januszowice, jest. Leśnica. Tak ja powiedziałam, że myśmy jako bałun Jana Faski zdobywali Góry Świętej Anny. Jaciu Faska. W czasie zawieszenia broń robiła się strefa neutralna. I przychodzi oficer od Halera i mówi: Jasiu, masz się zameldować, bo komisja międzysojusznicza przychodzi. A on w korycie robi krupnioki. Ty, Pierunie, będziesz mi tu godzał o komisji sojuszniczej, a ja tu krupnioki robię dla chłopaków, mówi. Powstaniec powiadał tam sąsiadom, a jak to tam było koło tej świętej Anny. Pana Świętej Anny to myśmy brali od zadku, no bo zdobywali ją, prawda, od tyłu. Ja to nawet słyszałem od generała Zietka. No, to było. On to, i on to powtórzył w wielkim towarzystwie. Góry, lasy i niebo wysokie są nam przyjaciele. Góry, lasy i niebo wysokie są nam przyjaciele. Ci nam już nie wrócą, którzy z nami byli, o dziewczęta miłe. Ci nam już nie wrócą, którzy z nami byli, o dziewczęta miłe. O bani się to każdy się bał. Nie ma takich za bardzo odważnych. Ale po tym, jak już się było w akcji, to już tego strachu nie było tak. Wierzcie mi, że nie raz, jak taki chłopak widział, taki 19-20 letni chłopak tak widział, pierwszy raz kulę koło siebie świstać, to się schylał. Chrzest bojowy to jest najtrudniejszy był dla wszystkich powstańców. Chłopcy i potem po wszystkim powiedzieli, jako dowódcy, powiedzieli, że karabin i zapomnieli strzelać. Ale fajnie było. Minęły te czasy. Były chwile, tylko co, człowiek wtedy tam był w takim wieku 20-letnim, pełen temperamentu, więc... energii.
Energii, tak. To... A dzisiaj, no to...